Kiedy 5 lat temu stworzyliśmy projekt Osonda, czyli nasz konkurs stażowy, naszym celem było trochę odczarowanie wszystkich legend i mitów związanych z odbywaniem studenckich staży i praktyk. Mitów, które z reguły były dość niepochlebne. Naszym celem było, aby zrobić to lepiej i bardziej odpowiedzialnie względem uczestników. Stąd pomysł konkursu. Przez 5 lat, w zasadzie przez 4 lata udało się nam znaleźć kilka bardzo ciekawych osób. Większość laureatów wciąż pracuje w Edisondzie i wciąż współpracuje z naszym studiem. Część założyła własną działalność lub rozwija własne startupy. Dlatego myślę, że można to uznać jako jeden z sukcesów projektu Osonda. Od zeszłego roku postanowiliśmy nieco zmienić formułę naszego konkursu. Zaprosiliśmy do współtworzenia tego przedsięwzięcia organizacje pozarządowe. W zeszłym roku było to Stowarzyszenie Wiosna, w tym roku projekt Osonda organizujemy razem z twórcami Poland Business Runu, czyli z Fundacją Jaśka Meli Poza Horyzonty. Zrobiliśmy tak dlatego, aby nie tracić inwencji i pomysłowości uczestników oraz żeby wykorzystać to w jakimś słusznym i pozytywnym celu, a takim celem, przynajmniej naszym zdaniem, jest pomoc organizacjom pozarządowym w tym, aby rozwiązać jakieś ich realne problemy. I dokładnie to jest zadaniem uczestników projektu Osonda. Odpowiedzenie na potrzeby organizacji pozarządowej. W zeszłym roku stworzyli oni koncepcję aplikacji dla wolontariuszy z Szlachetnej Paczki. W tym roku będziemy zajmować się tematem aplikacji eventowej, którą mogliby wykorzystać uczestnicy biorący udział w Poland Business Runie, w biegu, który ma miejsce w 7 różnych polskich miastach. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób, więc jest to zadanie dość wymagające, ale też i ciekawe. Co trzeba zrobić, żeby wygrać projekt Osonda? W tym roku zadanie konkursowe podzielone jest na kilka etapów. Pierwszym jest oczywiście rozwiązanie zadania konkursowego, czyli zaprojektowanie wspomnianej aplikacji eventowej. Trzeba spełnić kilka pomniejszych zadań i wymagań, aby to się udało. Po pierwsze, trzeba przeprowadzić wywiad z uczestnikami Business Runu, ludźmi, którzy biegli lub zamierzają biec w tej imprezie, i zapytać ich o ich zapotrzebowanie, o ich potrzeby związane z aplikacją eventową oraz o to, w jaki sposób organizatorzy Business Runu komunikowali się z nimi i co ewentualnie chcieliby zmienić w tym procesie komunikacji. Kolejnym krokiem jest stworzenie person, użytkowników aplikacji oraz zaprojektowanie kilku widoków, głównych funkcjonalności, czyli tego, w jaki sposób ta aplikacja będzie działała i będzie wchodziła w interakcję z użytkownikiem. Kolejnym krokiem jest spotkanie w Edisondzie, tak zwany dzień otwarty. Pierwsza jego część będzie poświęcona na prezentację finalistów, wybranych najlepszych projektów. Natomiast druga część to będą warsztaty projektowe razem z pracownikami, razem z organizatorami Poland Business Run, podczas których będziemy dopracowywać pomysły oraz tworzyć pewne rozwiązania, które pomogą udoskonalić zaproponowane aplikacje, koncepcje rozwiązania. To spotkanie, te warsztaty mają też na celu to, aby pokazać młodym ludziom, pokazać uczestnikom projektu Osonda, w jaki sposób pracujemy na co dzień z klientem, jak wyglądają spotkania, jakich narzędzi używamy, w jaki sposób rozmawiamy i opowiadamy o naszych projektach. Dlatego to spotkanie będzie miało wartość dwustronną. Po pierwsze, uczestnicy będą mogli się dowiedzieć, w jaki sposób pracuje się w studiu projektowym. Z drugiej strony, przedstawiciele Poland Business Run będą mogli pomóc im dopracować ich pomysły. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ciekawa o tyle, że
możemy rozwiązywać nie tylko problemy związane z narzędziem, ale też mamy wpływ na to, w jaki sposób ta organizacja funkcjonuje i wspiera swoich podopiecznych. W zeszłym roku współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Wiosna i tak naprawdę zaproszenie ich do projektu Sądy było początkiem naszej dłuższej współpracy, w ramach której przygotowaliśmy warsztaty oraz szkolenie User Experience dla zespołu stowarzyszenia oraz pomogliśmy im zoptymalizować formularze, między innymi formularze wpłaty. Jak się okazuje, te działania, wpływ tej wiedzy, którą im przekazaliśmy, którą przekazaliśmy organizacji, wpłynęło bardzo pozytywnie na to, w jaki sposób organizacja ta funkcjonuje na co dzień. O użyteczności w kontekście organizacji pozarządowych jest w tym momencie dość głośno, między innymi ze względu na tematykę tegorocznego UX Poland, konferencji branżowej, jednej z największych w Polsce, która dotyczyła odpowiedzialnego projektowania. Z drugiej strony tematem tegorocznego World Usability Day, który odbędzie się w listopadzie, również jest odpowiedzialny design. Te tematy są bardzo blisko związane z działalnością organizacji pozarządowych. Wydaje mi się, że kompetencje projektantów, jak ich wiedza, może być bardzo pomocna do osiągania celów stawianych sobie przez właśnie te organizacje. Aby wziąć udział w projekcie Sądzie, wystarczy wejść na stronę konkurs.edisonda.pl. On pewnie gdzieś tutaj będzie napisany, tak mi się wydaje. Zgłosić się do nas, jeżeli potrzebujecie kontaktu do osób biorących udział w biznesrunie. Bardzo chętnie Was z nimi skontaktujemy. A później rozwiązać zadanie konkursowe. No i pewnie spotkamy się w naszym biurze w Krakowie przy ulicy Dietla i będziemy mieli okazję chwilę porozmawiać. Do wygrania jest smartwatch firmy Withings oraz propozycja płatnego wakacyjnego stażu w naszym studiu. Oczywiście z perspektywą przedłużenia tego stażu. Na co bardzo liczymy oczywiście. Do zobaczenia.